Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Miałem poważny problem z uruchomieniem tej gry. Dam wam nawet fotkę na Facebooku. Kto widział, kto nie widział, ten żałuje. Problem polegał na tym, że gra nie chciała się uruchomić. Nie wiem dlaczego. Klikałem ikonkę Forzy. Jednego dnia się uruchomiła, na następny dzień już nie chciało i restartowałem komputer, robiłem wszystko, co się dało i się nic nie dało zrobić. I zresetowałem, nie odinstalowałem gry, ale zresetowałem jakby takie pliki, które odpowiadały za wszystkie save'y, za zapisane dodatki, nie wiadomo co tam jeszcze. I teraz muszę te wszystkie dodatki od nowa pobierać, ale udało się uruchomić Forza, miałem spore problemy z tym. Z tym, że jak wejdę sobie teraz w jakieś dodatki, to no po prostu nie mam ich, nie mam Mountain Blizzard, nie mam Hot Wheels i tak dalej. I nie mogłem sobie zrobić ostatniego Forzatonu. Ale w nim i tak nie było żadnego samochodu do wygrania, także nie ma problemu. Ten film tak naprawdę jest odpowiedzią na jedną taką prośbę widza, który powiedział, żebym koniecznie zrobił Nissana 370Z na odcinku i żebym zobaczył, jak się nim jeździ. Mam 350, jak wam pokazywałem przed chwilą, ale 350 nigdy jakoś mi się specjalnie nie podobała. W porównaniu do 370 jest moim zdaniem dużo gorsza, dużo słabiej wygląda. 370 jest to dla mnie naprawdę fantastyczny samochód. Mega mi się podoba z wyglądu. Nie wiem czemu. Różnice w sumie, zobaczcie, te samochody są bardzo podobne. Ta bryła jest bardzo podobna samochodu. Ale są takie różnice, gdzie naprawdę ta 370 dużo bardziej mi się podoba. Jest to taki, można powiedzieć, nawet mój samochód marzeń, powiem wam. Bardzo ładne auto. Więc weźmy sobie ją. Podoba mi się to coupé. I tak się zastanawiam, czy z tyłu by się zmieścił rower. Bo ja to zawsze tak myślę o samochodach, jak jakiś bym chciał kupić kiedyś sobie. To myślę, czy z tyłu by wszedł rower, ale to chyba nie, więc odpada. Może jakoś bym tam wcisnął, ale musiałbym go rozebrać na kawałeczki i przednie boczne siedzenie złożyć, to wtedy może by to weszło, ale samochód jest absolutnie fantastyczny z wyglądu, bardzo mi się podoba kolor czerwony, kolor biały i kolor czerwony chyba najbardziej pasuje, ja wezmę sobie kolor czerwony, szkoda używać czarnego, bo ten czarny zakrywa troszeczkę obłości tego samochodu, które są bardzo ładne. Właściwie te takie, ten szary i ten, nie wiem, czy to jest jakiś beżowy. Beżowy może nie, ale jakiś taki kość słoniowa albo coś takiego, kolor taki. Ja wybiorę sobie czerwony. No i czerwony to wiadomo, zawsze więcej do prędkości, jak czerwony samochód jest. I sprawdzimy sobie, przetuningujemy go. Nie będę go tam maksował w jakiejś nie wiadomo jakiej klasie. Myślę, że maksymalnie S2, ale tak chyba najlepiej to będzie klasa A, on zresztą w tej klasie się teraz znajduje, jak go kupujemy seryjnego. Dobrze, chodźmy w takim razie do kokpitu, zobaczmy jak to wygląda. Oglądałem kilka już filmików, recenzji tego samochodu, wiecie, taki z realnego świata, nie z Forzy. I naprawdę robi wrażenie i każdy, kto tam go recenzował, mówił, że samochód jest bardzo fajny w prowadzeniu. W środku, prawda, nie siedziałem w nim jeszcze. Nie byłem na jakichś tam targach, gdzie on był wystawiony i można było do niego wsiąść. Chociaż widziałem go w rzeczywistości nieraz. Jest to piękne auto, naprawdę. I nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie egzotyczne, ekskluzywne, nie wiadomo co. Tylko jest raczej takie dostępne dla każdego. Każdy może sobie pozwolić na taką furę. A jest naprawdę piękna. Dobrze, chodźmy w takim razie do garażu. Zobaczymy sobie upgrade, jakie tu możemy zainstalować. Zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt wizualny. Chyba nie ma osoby, której by się podobał ten zderzak. Psuje totalnie wygląd z przodu. Wygląda troszeczkę jak Mazda 3 teraz. To jest jakiś zderzak Nismo, ale wygląda okropnie. Ten jest już lepszy. I ten jest jak dla mnie najciekawszy. Chociaż ten pług na dole jest okropny też. Najbardziej mi się podoba standard, ale ta wersja jest chyba najfajniejsza z tych wszystkich. Zobaczmy spoilery. Tutaj mamy, tutaj mi pasuje akurat ten. Albo zainstaluję sobie ten Nismo spoiler. Pyk. Wow, co to za dodatkowe spoilery mam tutaj po boku? Niszczy to trochę kształt, co? Ja bym zostawił tutaj standardowy ten tył, bo mi się bardzo właśnie podoba tyłek w tym samochodzie.
Fajnie, że mamy kilka części do wymiany w tym autku. Nie dużo, co? Ale trochę tam jest. Możemy sobie parę rzeczy zrobić. Chyba ten ostatni próg. No i dobrze, kończę sobie właśnie ten tuning. Tak w miarę. Myślę, że wszystko będzie dobrze zrobione. To znaczy, opony są tutaj standardowe, seryjne. Dałem je chyba trochę szersze z tego, co kojarzę, czy nie? Nie kojarzę jeszcze, zaraz zobaczymy. Tak, dałem najszersze, jakie mogą być. Wymieniłem felgi. Ten przedni zderzak, nie wiem, czy go wymienię, czy nie. Wygląda samochód bardziej sportowo, ale powiem szczerze, seryjny mi się podoba chyba bardziej. Ale nie jest źle, no do tyłka nie mogłem nic przyczepić niestety, bo no ten tyłek mi się podoba taki, jaki jest, chociaż tutaj w okolicy wydechu, nazwijmy to ten dyfuzor, no ja nie wiem, czy to jest dyfuzor, raczej chyba nie, no ale chodzi mi, wiecie o co, mogło to by być chromowane, w niektórych chyba wersjach tego Nissana jest to też w chromie, coś mi tu myszka nie chce działać w Forzie, nie mogę wam pokazać kursorem, niestety, nie pokażę wam, to jest wersja konsolowa chyba, jakaś mi się teraz wczytała tej gry. Prawdę mówiąc, brakuje mi tutaj jakiegoś malowania w tym samochodzie. Jakoś tak można by było coś tutaj dodać. I możemy spróbować coś zrobić. Spróbuję pomalować te progi na czarno i przedni spoiler też troszeczkę dać takich akcentów ciemnych. Zawsze to ładnie jakoś tam wyglądało. No i tak to, moi drodzy, wygląda po malowaniu. A widzicie, że tutaj dużo malowania, nie było klejania. Przedni zderzak zrobiliśmy sobie na czarno. Może odpalę drona, żebyśmy widzieli co i jak. Więc tak, z tyłu sobie dałem na czarno, ten element, co wam mówiłem, że powinien być kromowany. Można byłoby to oczywiście precyzyjniej zrobić, ale tyle co w Fordzie to jest wystarczająco. Progi, no i przedni zderzak sobie pomalowałem na czarno. Myślę, że wygląda w porządku. I tak to wygląda. Zawsze to jakoś inaczej spersonalizowany. Chociaż powiem wam, że ten czerwony kolor mi teraz nie bardzo chyba pasuje. Może bym dał kolor tego samochodu w kolorze felg teraz, bo felgi są w środku czarne, a na zewnątrz są jakby takie złote albo coś takiego. Jeszcze tego samochodu nie dostosowywałem, za chwilę sobie troszeczkę z nim powalczymy. Opony są standardowe, dałem tutaj dużo mocy i zobaczymy, jak będzie mi szło. Tak zawsze robię te samochody w klasie A, żeby super przyspieszały przy wyższych prędkościach, ale niestety start może być tu kiepski, zwłaszcza, że mamy napęd na tył. Dałem szerokie opony, więc też będzie go może mulić przy tych wyższych prędkościach. Zobaczymy. Pojedziemy sobie zaraz jakieś wyścigi, obadamy ten samochodzik, jak on śmiga. Teraz się trochę rozpędził, no a to jeszcze chwilę dostosuję sobie go. Pojedziemy sobie może teraz za te 50 tysięcy punktów z kimś tu. O kurczę, nie tego, nie go! Jakieś Ferrari? Tak jest, i skręca jeszcze na offroad. Hamulce są zainstalowane tutaj dobre, samochód jest odciążony na przedostatnim poziomie. Także no powinien tutaj dawać sobie radę jakoś w tej klasie A. Dodatkowo te malowanie, to myślę, że tak troszeczkę tej prędkości będę miał więcej przez to malowanie. Chociaż brakuje mi tych chromowanych naklejek. Nie wiem, czy ja jakoś tam tego koloru nie dojrzałem czy coś, ale z tyłu właśnie chciałbym mieć, nazwijmy ten dyfuzor w kolorze chromowanym. Wiecie o które miejsce mi chodzi, tam wokół tych końcówek układu wydechowego, no nie? No to właśnie wolałbym mieć w chromie to, no ale już pomalowałem na czarno, tak jak te elementy tutaj z boku. Myślę, że samochód wygląda bardzo ładnie, komponuje się to fajnie z felgami, chociaż główny kolor można by było troszeczkę jeszcze zmienić. Wiecie, czego mi w Fordzie brakuje? Żeby można było jeszcze przyciemnić sobie lampy, na przykład z tyłu czy z przodu. Wtedy można by było zrobić naprawdę taki bardzo współczesny tuning tego samochodu, który charakteryzuje się tym, że te współczesne tuningi są takie dość minimalistyczne. Nie robi się tam jakichś hardkorowych modyfikacji zderzaków, przynajmniej robi się to rzadko, a bardziej robi się jakieś takie kosmetyczne zmiany, jak przyciemnianie lamp, czy przyciemnianie szyb, takie odpowiednie, pasujące do reszty. Choroba, nie wiem, czy dam radę tej Ferrarce, bo tutaj mi strasznie uciekła. Możemy pojechać ewentualnie gdzieś na skróty, bo na zakrętach to raczej jej nie wykręcę. Zderzaki właśnie mam bez docisku. Mogę sobie jeszcze ten samochód zrobić tak, żeby zwiększyć docisk, czyli zainstalować lepsze zderzaki. O, shit! Spoilery ogólnie. Spoilerowanie. Shit! Próbujmy tutaj trafić między te drzewa, bo to jest moja jedyna szansa, żeby... Ciężko tu trafić tym samochodem. Jest moja jedyna szansa, żeby to wygrać. Ach, udało się. Dobrze. Ledwo, ale pykło. 50 tysięcy w kieszeni.
314 km na godzinę w klasie A to jest zdecydowanie wystarczająco, nawet może trochę za dużo. Możemy tutaj sporo biegów skrócić, żeby nawet miał te 297 km na godzinę maksymalnej, ale lepiej przyspieszał. Tutaj sobie porobimy parę rzeczy. Mówiliście, że zrobił jakiś odcinek odnośnie tuningowania samochodu, dostosowywania go, żebyście też potrafili sami to robić. No ja myślę, że tutaj dużo jest napisane, wytłumaczone, jak macie Fordze w języku polskim, po prawej stronie troszeczkę lakonicznie. Moim zdaniem w Dercie czwórce fajnie jest to wytłumaczone, jak to wszystko działa i co na co wpływa. Dajmy sobie glebę totalną, dlatego że ten samochód na glebie będzie fajnie wyglądał. No i tutaj docisk mam zerowy teraz. To jest trochę słabe. Myślę, że powinienem ospoilerowanie tutaj lepsze zrobić. Spróbujmy dyferencjał troszeczkę poluźnić. Dajmy może na 50% i 30-30. Pyk. I takie ustawienie powinno być w porządku. No i co? I pojedźmy sobie może jakieś mistrzostwa szosowe. Wybrałem sobie samochody azjatyckie, czyli Asian Sports Championship, do których zalicza się mój Nissan 370Z. Zobaczymy sobie poziom trudności, jaki tutaj mam i spróbujemy przejechać pierwszy wyścig. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mamy tu Infiniti. Kurde, ja myślałem, że Infiniti jest amerykańskie. Poważnie. Przez całe życie. Zobaczmy poziom trudności. Mamy nie do pokonania. Sterowanie normalne, tu można symulację ustawić, ale nie ma potrzeby. Także okej, startujemy, zobaczymy jak mi pójdzie. Podejrzewam, że będzie ciężko. Zawsze myślałem, że Infiniti jest amerykańskie, naprawdę. O, skrócone biegi. Od razu czuć różnicę w przyspieszeniu tego samochodu. Ale też czuć ten brak przyczepności ze względu na słabe opony. Naprawdę, jest to odczuwalne mocno. I będzie trzeba dużo biegami chyba hamować. Pokonywanie zakrętów może być trudne. Tutaj mamy takie mistrzostwa, gdzie jest sporo ostrych zakrętów i trzeba dużo manewrować. Dużo kombinować może tak z tym samochodem. Co to z przodu tutaj jedzie? A shit! No docisk. Docisk jest bardzo słaby, ludzie. Cały czas mieli kapora. Będzie trzeba coś z tym zrobić. Będzie trzeba chyba zwiększyć docisk. Albo, co najgorsze, zmienić opony na jakieś lepsze. Dlaczego co najgorsze? No bo wtedy stracimy dużo mocy. A podejrzewam, że ten samochód raczej sobie z mocniejszymi oponami nie poradzi. Znaczy, będzie oczywiście lepiej przyspieszał. Ale wtedy musimy założyć mu gorsze bebechy, tak? Czyli gorsze przyspieszenie. No a zobaczymy, może spróbuję właśnie z tymi oponami pierwszego poziomu i zobaczę, jak wtedy samochód będzie się prowadził, bo teraz jest jak ciężarówka, jak jakaś motorówka się prowadzi. Każdy zakręt to jest taka katorga i wyjście z zakrętu to jest cały czas mielenie kapcia, więc bądź co bądź, no macie rację. Nie wykorzystam całej tej mocy tak czy inaczej, jeśli nie będę miał dobrych opon. Więc ani nie pokonuję dobrze zakrętów, ani nie wykorzystuję tej mocy na zakrętach, jeśli nie mam dobrych opon. To jest prawda. 6 biegów mamy w tym samochodzie. Nie wiem, czy jest właśnie wersja... A, musi być tego Nissana wersja z automatem. Ludzie! Nie, no tu będzie trzeba koniecznie z tymi oponami coś powalczyć. Hamulce mam zainstalowane bardzo dobre. Więc samochód powinien być niezły w hamowaniu. Ale wszystko psują tutaj opony standardowe niestety. Oh. No, jest słabo. Zobaczcie, no. Samochód ma dużo mocy i pewnie na jakichś tam szybszych drogach, takich tam, gdzie jest więcej prostych, radziłby sobie zdecydowanie lepiej niż tutaj na zakrętach. Ale ponieważ takie mistrzostwa mi się teraz wybrały, no to powinienem mieć tutaj lepsze opony, bez dwóch zdań. Samochód się w ogóle nie trzyma. Czuję, że ma potencjał. Można z niego coś wycisnąć. Zastanawiam się nad tym ospoilerowaniem też, ale może zostańmy przy tym, co jest. Myślę, że jakoś tam te opony załatwią nam sprawę. Także jeszcze nie mogę się wypowiedzieć. Zobaczcie, ostatni Nissan i pierwszy Nissan. Także
Myślę, że da się ten samochód zrobić bardzo fajnie. Za chwilę sobie wymienię oponki, zmniejszę mu trochę mocy i zobaczymy, jak będzie sobie radził. Dobrze, i mamy teraz wymienione opony, nie na jakieś tam najlepsze, tylko to opony z pierwszego poziomu. Skrócone są biegi, właściwie to biegami tam mocno nie kombinowałem. Niecałe 300 km na godzinę może teraz ten samochód osiągnąć, co myślę, że w klasie A to jest wystarczająco, nawet za dużo to jest moim zdaniem, więc możemy te ewentualnie biegi troszeczkę skrócić. Widzę, że teraz, bo teraz widzicie, że to przyspieszenie jest troszeczkę gorsze. Możemy spróbować jeszcze dać węższe opony teraz, skoro mamy lepsze oponki. No ale spróbujemy pojechać wyścig, zobaczymy, jak mi pójdzie tym Nissankiem na tym tuningu. Weźmiemy sobie może okrążenia tutaj. Teraz tak na świeżo robię właściwie ten samochód, teraz jak nagrywam ten odcinek, więc ciężko jest tak go zrobić fantastycznie. Ale zobaczymy, jak sobie poradzi tym razem. Pyk, championship i bierzemy mojego Nissana. Bardzo mi się podobają lampy z tyłu i z przodu w tym Nissanie 350. One były takie nudne, takie prostokątne, nie wiem, jakieś takie, no nieciekawe, no. Ogólnie tamten samochód też, no, jest nawet tutaj, stoi jeden obok drugiego. Jakoś ten ma taką podobną, ale ładniejszą, bardziej dopracowaną bryłę. No i paradoksalnie mamy tutaj deszczyk, więc nie do końca przetestuję te oponki, ale powinno być już znacznie lepiej niż było wtedy. I czuć to przyspieszenie jest lepsze teraz w porównaniu do... A właśnie, o co to jest? To jest Nissan R32, chyba Nismo wersja. Ja go widziałem, on jest chyba z DLC, wiecie? Okropnie wygląda. Kurde, no, paskudnie. A czy samochód sam w sobie jest dobrze? Dobrze, jest fajny, tylko ten body kit jest okropny. Przestań. O, i mamy 440 aut sfotografowanych. Jedziemy sobie. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. No kurde, na zakrętach, zobaczcie, na zakrętach nawet na deszczu jest sporo lepiej niż było. Mamy tutaj okrążenia. Chociaż ten zakręt akurat był bardzo długi i delikatny, także tutaj nie za bardzo to sprawdziliśmy, ale na pewno czuć te opony. Zresztą pada deszcz, nie ma bata. Tamtym samochodem to już bym był gdzieś na końcu, czy tamtym samochodem, na tamtych oponach byłbym gdzieś na końcu. Niby mamy mniej tej mocy, ale i tak nie ma co wciskać gazu, jak nie mamy wyprostowanego samochodu. Jest tu napęd na tył, więc no nie ma bata. I tak będzie nam zarzucać ten tyłek przy wyjściu z zakrętu, jeśli będziemy gaz traktować bardzo brutalnie. Ale zobaczcie, o się, to zobaczcie, dotarłem do czwartej pozycji. Okej. Gonimy Honda NSX. Wygląda na to, że jest dużo lepiej jak było. Zakręty nawet na deszczu idą spoko. To jest poziom najtrudniejszy botów. A przypominam, te boty potrafią grać nawet lepiej niż gracze na online. Nie dlatego, że one są aż tyle lepsze, tylko że po prostu oszukują na zakrętach. I to jest bardzo widoczne, jak gra się na przykład w kooperacji z jakimś znajomym. Jak nasz znajomy jedzie po prostu gdzieś tam z przodu bardzo. I my próbujemy dogonić go, a nas boty wyprzedzają. Nawet w tej klasie to podejrzewam, że przy prędkości 300 km na godzinę jechałyby o 50 km na godzinę więcej na prostych. Tak to się może dziać. I na zakrętach też widać, że nawet jakoś tak bokiem próbują skręcać. To jest niewiarygodne. Wydaje mi się, że nie wiem, że zmniejszyłem poziom trudności tych botów na ten wyścig akurat, bo zobaczcie, jestem daleko, daleko z przodu, co mi się nie zdarza nigdy. W żadnym samochodzie mi się tak nie zdarzyło, żebym miał taką przewagę nad botami na poziomie nie do pokonania. Naprawdę. Nie wiem, czy to jest zasługa tego deszczu, czy czego, czy mi się ten poziom teraz zmniejszył za sprawą tego, że przegrałem poprzednie zawody. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, udaje się wygrać na pierwszej pozycji po zmniejszeniu mocy i zmianie opon na lepsze.
Nie są to najlepsze opony, ale są troszeczkę lepsze. Nissan, który wygrał w poprzednich zawodach, jest teraz na czwartej pozycji. Ja wygrałem 20 punktów i jestem na pozycji numer 4 w klasyfikacji generalnej. Także idzie całkiem dobrze. Myślę, że jeśli jeszcze tak z dwa razy na podium będę i uda się wygrać te zawody spokojnie. Także Nissan. No i co? I teraz padał deszcz. Myślę, że następny wyścig będzie już bez deszczu, gdzie sprawdzimy tak naprawdę tą różnicę między tymi oponkami i tym tuningiem. Dużo mocy nie w każdym samochodzie jest co ładować, zwłaszcza w klasie A. Ja takie miałem zawsze przekonanie, żeby do klasy A ładować dużo mocy, bo te samochody tutaj nie są najszybsze. A tu się okazuje, że czasami warto jednak pokombinować z tymi tuningami, bo każdy samochód ma jakiś tam swój kaprys. Każdy samochód zachowuje się troszeczkę inaczej. Tutaj mamy jeszcze okrążenia i zobaczymy, jak wygląda start pod górkę. A czekajcie, to standardowo na początku każdego wyścigu musimy porobić fotki. Tutaj Supra, Skyline, to tutaj te samochody na pewno mam porobione. Savannah, ja myślę, że ja na pewno robiłem zdjęcie temu samochodowi, ale po jakimś czasie chyba od nowa robimy nowe zdjęcia. Nie wiem, jak to tutaj działa, ale startujemy. No i mamy już zupełnie inne warunki pogodowe teraz. Więc powinno pójść... O, się teraz właśnie przedobrzyłem i na zakręcie postanowiłem ostro lawać po gazie. I... nie pykło, troszeczkę rzuca, to dlatego teraz cisnąłem gaz do końca na tym zakręcie. Dlatego, żeby to troszeczkę przedriftować, jakoś przejechać go w miarę. Ale teraz musimy się już skupić. Zobaczcie, że ja doganiam te boty na prostych, także jest dobrze. Trzeba uważać przy tych wyjściach z zakrętu, bo no wiadomo, nawet na tył, nie? To robi swoje. Wow! Tu jest już trudniej, bo jest kilka takich wzniesień, gdzie samochód dość mocno traci przyczepność. Może tam troszeczkę tak wyskoczyć. Zakręty są niektóre dość ciężkie, a wypaść dupą z zakrętu tym samochodem to naprawdę nic przyjemnego. Troszeczkę tutaj straciłem. Stracę na tym wyścigu. Okej, ostatnie okrążenie. Musimy się postarać. Shit, ale ciężko jest. No, tutaj są takie troszeczkę cięższe te zakręty dla tego samochodu. Okej, ale na razie jakoś się jeszcze trzymam, chociaż chyba jestem przedostatni. Bardzo niską pozycję mam. 9. pozycję mam. I zarzuca dosyć mocno. Ciężko jest. Teraz chyba boty się ustawiły, znaczy nie, ja teraz kiepsko też jeżdżę, bez dwóch zdań. Wszystkie zakręty praktycznie jakoś tam tnę paskudnie. No i tyle. Nie poszło za dobrze. Ale jeszcze będę miał sprint do przejechania, no tutaj dużo straciłem, chyba nawet nic nie będę miał do generalnej. Ale ciężki był ten wyścig. No i ostatni wyścig Nissanem 370Z. Okej. Przez deszczowy las, ale na razie deszczu nie ma. Tutaj powinno pójść lepiej, dlatego że tutaj są fajne, proste, wbrew pozorom są takie delikatne łuki. Chyba, że to nie ten wyścig, co myślę, ale chyba ten.
i powinno nam to pójść bardzo fajnie w tym samochodzie. Ja myślę, że jakby się zainstalowało te zderzaki, ten zderzak z przodu dociskowy plus spoiler i zrobiło się większy docisk aerodynamiczny, to ten samochód znacznie lepiej prowadziłby się na tych zakrętach. Zobaczcie, jadę teraz w okolicach 200 km na godzinę i przy takiej prędkości te zderzaki czy te spoilery robiłyby niezłą robotę. Ten mi jakiś zepchnął, ja powiedział. Naprawdę niezłą by robotę by robiły i bym te zakręty pokonywał znacznie lepiej. Zresztą zobaczcie, no też przy jakich prędkościach my tutaj jesteśmy. Myślę, że jakbym miał tu ustawioną skrzynię biegów na powiedzmy 280 nawet, 270 km na godzinę, to by nie było nic złego i absolutnie moglibyśmy przy takiej prędkości tutaj wygrywać maksymalnej. Bo zobaczcie, że tutaj się... No tutaj jest jedyna prosta, gdzie może wrzucę szóstkę i pojadę w okolicach 250 km na godzinę, tak? Zobaczcie, 250 i już muszę hamować, bo tu zaraz będzie ostry zakręt. Nawet troszeczkę za wcześnie hamowałem. Ale tu trzeba naprawdę ostrożnie. Ile razy się tu wbiliście w ścianę? No właśnie. Ja nie raz. I trzeba uważać. Także tu są bardzo fajne zakręty i na przykład ten wyścig jest sprzyjający dla tego Nissana, dlatego że on może nie skręca jakoś bardzo dobrze, chociaż mówię, to jest kwestia ospoilerowania. Ale ma bardzo fajne przyspieszenie w tej klasie, przy takim tuningu jak ja się zrobiłem. To w miarę źle drogi trzyma, ale kurczę, i tak jest ciężko. Nie możemy oddać tej pozycji, kto mnie tu goni. No i zobaczcie. Nie wiem, na czym to polega, ale poprzedni wyścig totalnie mi nie poszedł. Każdy zakręt był totalnie zdupiony, a tutaj wszystkie zakręty obrobiłem bardzo ładnie. Podobała mi się ta jazda, wyprzedziłem wszystkich, chociaż nie udało się zdobyć pierwszej pozycji. Nissan 370Z. Piszcie w komentarzach, co myślicie ogólnie o tej furce. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajna i warta uwagi. A w Forcie nie jest to oczywiście może na jakiś tam najlepszy samochód, ale myślę, że ospoilerowanie i zwiększony docisk znacznie polepszyłyby możliwości tego auta przy pokonywaniu zakrętów przy wyższych prędkościach. Na pewno, 100%. Dziękuję Wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.